Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek i relacjonuję dla was ze zburzonej świątyni Andrasty. Chociaż to nie było powiedziane, ale podobno tutaj spoczywają jej prochy, więc nazwanie tego świątynią Andrasty jest chyba jak najbardziej na miejscu. A może jej było powiedziane, szczerze powiedziawszy, nie jestem pewny. Mniejsza o to, też nie jestem pewny tego, czy tak jest naprawdę, ale chyba z tego, co słyszałem, skąd ta krew się wzięła. Fakt, tutaj wcześniej zabiłem przeciwnika, ale czemu krew się pojawiła dopiero teraz? Widziałem, jak się rozlewała chwilę temu. Znikąd. Boże, to jakiś horror jest? Kiedy ta gra się jakiś horror zmieniła? Dobra, nie mam pojęcia, wróćmy się do sali głównej. A i chciałem powiedzieć, że pomyliłem właśnie ostatnio... O! Kultyści tam są, a tam był Genk sam wcześniej. Ojojoj, że Genkowi nic nie jest, bo będę miał problem, jak on zginie. Chociaż w sumie nie jest mi szczególnie do niczego potrzebny. Chyba. Ale kultystów trochę jest. Dobra. Alistair, bronisz naszych magów tutaj. Magowie się niech tutaj ustawią. I niechaj sobie włączą, że nie mogą się ruszać. A Dumbledore i Dodge robią tutaj za... atakujących. Proszę bardzo, wbijasz. A o ten fail, o który mi tutaj chodziło, to chodziło mi o to, że pomyliłem. Dobra, ty się zajmij magiem, a ty łucznikiem. Alistara, który jest templariuszem, z tym, że jest paladynem, a paladyn a templariusz to nie do końca jest to samo. Nie jestem tego pewien, że tak powiedziałem, ale ktoś mi tak napisał, więc powiedzmy, że mu wierzę. Chociaż z natury ludziom nie wierzę, to jednak jest to osoba, która nieraz pisała bardzo mądre rzeczy. Więc jestem jak najbardziej tutaj skory uwierzyć na słowo. Dobra. No, tutaj niby do win ktoś podszedł, ale naprawdę wątpię, że jakiekolwiek szanse miał. Tamten to w ogóle zdycha od więzienia chyba. Może i nie. Nie mam pojęcia. Grunt, że pada. Tam jest łucznik. Dosz, mógłbyś się nim zająć? Bo tak, wiesz, nawet trójkę na jednego, a łucznik was obstrzeliwuje. Fakt, oczywiście trzeba jak najszybciej zajść przeciwnika, żeby nie zdawał nic. Ale jednak, no... Mamy tyle efektów... kontroli tłumu, że przydałoby się ich używać, bo jednak mówiłem często, że przeciwnik, który nie żyje, już nie zadaje obrażeń, więc jak najszybciej warto ściągać tych słabszych, żeby już nie bili nam nic więcej, chociaż nie zawsze tak jest, ale często tak jest. Jednakowoż jeżeli mamy efekty kontroli tłumu, nie możemy przeciwnika na chwilę wyłączyć podczas walki z innymi, czy czemu z tego nie skorzystać. Dobra, mniejsza o to. Genitivius, jesteś tutaj w ogóle? Stoi tam! A kultyści to cię olali zupełnie, tak? Czekaj tutaj na nas, ciebie olali mimo tego, że stałeś 15 kroków za nimi. W końcu skąd oni się do jasnej ciasnej zlecieli? Stąd wylecieli? No w sumie mogli stąd wylecieć faktycznie, kiedy byliśmy po tamtej stronie, no dobra. Ale byśmy chyba usłyszeli, że tyle osób przechodzi. W sumie oni też nas powinni słyszeć zawczasu, a nie kiedy im wchodzimy przez drzwi. Wróciłeś? Udało ci się dotrzeć do urny? Są tam ludzie, którzy nie mają twojego mi zadania. Cieszę się, że nic ci nie jest. Czy jest ich wielu? Przecież sam już widziałeś kilku chwil temu. A tak, patrzysz tu sobie? Tak sądzę. Nikogo nie widziałem. Chyba nie dajesz im chwili wytchnienia. Schowam się, jeśli tylko usłyszę cokolwiek dziwnego. Tak się zastanawiałem, czemu on się wpatruje cały czas w górę. Spójrzcie na jego oczy. On się cały czas w górę wpatruje. Teraz już wiem, on jest ślepy. Nie mam innej tezy, że nie zauważył gości, którzy stali kuźwa 40 metrów od niego, aby ich nawet nie usłyszał. No to jest... No, wow, pewnie jest ślepy, myślałem, że to lód się przesuwa czy coś. Nie wiem, jakim cudem by się lód przesuwał, nie wiem, spadał z góry, nie wiem. Inaczej tego nie wytłumaczę w tym momencie. Dobra, powinienem się zbierać. Nie chcę z wam więcej gadać. Ja sobie nie wiem, czemu ma oczy do góry, skoro gadał z nim Dumbledore, który jest krasnoludem, więc jest niżej, chyba że cały czas górę obserwuje. Nie wiem. Nie wiem, niektóre rzeczy po prostu nie mają najmniejszego sensu. Dobra, tą część już zwiedziliśmy lewą, więc teraz czy środkową byśmy zwiedzali? Nie. Mi się wydaje, że prawa będzie prowadzić dalej, więc może pójdziemy na razie na środek. Nie wiem, czy będziemy mogli przejść. A, nie będziemy mogli przejść. A propos, czyli musimy iść w prawo. Dobra. Wyjaśniło się, gra nam mówi, gra jest korytarzowa i liniowa, nie wolno ci iść tędy. Wcale nie mógłbyś tych drzwi rozwalić, chociaż może z jakąś magią wzmacniane, więc w sumie to diabeł to wie. Aha, tu w teorii jest przejście, a w praktyce go nie ma. Myślałem, że to jest przejście. A to jest mały problem, ludziska, wam powiem, bo... Jasne. Klucza nie mamy. Zaczynajmy. No dobra, ludziska, chyba odnalazłem sekretne Wortato Atlantydy. Te drzwi wcześniej były zamknięte i nie mieliśmy do nich klucza, ale teraz go właśnie zdobyliśmy. Mamy tutaj 3 kuferki, może w której z nich będzie klucz dalej. A propos, w pierwszym lepszym klucz do sali głównej, a tutaj 2 w teorii zamknięte, ale w praktyce jednak otwarte kuferki. No rękawice 6. poziomu. Bądź to jest naprawdę dobry loot, nie jest to jakieś najlepsze na świecie, ale jest to wartościowe. Szczerze powiedziawszy, że tak sobie w pierwszej lepszej kurcze pieczone skrzynce, no może nie pierwszej lepszej, bo to jakiś paskarbiec był, leży sobie 6-poziomowa rękawica, to jest okej. Chociaż to nie tak, że w większości RPGów można w trawie znaleźć miecz bogów plus 15, a z bossa pana demonów Bala wydropie wam jakiegoś maczuga plus 3. O, i zapisywanie gry teraz się pojawiło, jak tu podeszliśmy. Coś tu jest nie tak, coś się złego stanie. Ktoś tam stoi. Kosz z węglami. Ten gościu jest koszem z węglami? Nie. A to w ogóle jest pułapka. Widzimy po bokach przeciwników. W nieucznicy. A nie! Upiory! Oszty w mordę! Dobra, Dumbledore na maga zapieprzasz. Chociaż w sumie ty jesteś dość wolny, wiesz co? Dodge niech pójdzie. Dodge jest chyba najszybszy z nas wszystkich. Chociaż ty masz bliżej. Dobra, to jednak nie. Dodge może też tam pobiec, ale ty jednak atakujesz maga jako pierwszy. Przecież myślałem, że ten przeciwnik nazywa się kosz z węglami, bo ten kosz z węglami tak równo za nim stoi. Dumbledore! Nie podnoś kosza z węglami, tylko idź tam. I faktycznie już teraz Dodge pierwszy dojdzie, więc Dodge tutaj tam idzie, a ty zajmij się pilnymi upiorami. Bo Silverek głupio użył obręcznego zamachu, nie pamiętając, że Dumbledore nie potrzebuje celu, żeby go wykonać, bo to jest atak obszarowy. Grupowe uzdrowienie. Bo tam widzę, że Dodge zarywa dość mocno już. Regeneracja na Dodge'a. Możesz mu Dumbledore tam pójść pomóc. Zresztą nie, tam masz zakujesz tego upiora. To już skończa widz upiorem, on tam chwilę wytrzyma i teraz tam lecisz. Razem z Dodge'em. Temu łusznikowi odpuść. Nim się może zająć tam Alistair. Niby tank, ale co tam. Ta walka nie wymaga jakiegoś szczególnego ogarnięcia. Chociaż Morrigan, jak wiesz, łatwo może umrzeć. Ten maki zabrał masakrycznej ilości zdrowia jednym uderzeniem. No ale cóż, magowie w tym uniwersum, jak wiemy, są istoty wszechpotężne. W sumie po części tak samo jak na przykład w Gotiku, ale... W Gotiku magowie są kochani, no poza częścią magami Beliara. A tutaj natomiast magowie są popularni, nienawidzeni. Chyba z oczywistych względów. Są swoimi przeciwnościami, tam magowie są jakby świętymi. A tutaj są jakby... jakby to ująć... to może niekoniecznie świętymi, ale kapłanami, a tutaj są, no jakby to powiedzieć, no przyciągającymi demonami, przyciągającymi demonów ludźmi, więc nieprzyjemnie. Święte palenisko. Ciekawostka. Zaktualizowano kodeks. Wow. Ale wpis w dzienniku. 39784, 574, coś tam, coś tam. Palenisko na szczycie schodów wielkiej sali świątyni zawsze stanowiło dla nas tajemnicę. Z niego pochodzą istoty, które zjemy popielnymi widmami. Do tutaj wyznawcy Andrasty oddali życie ogniowi i stali się wiecznymi strażnikami jej świątyni. I skąd się o tym dowiedzieliśmy? Ktoś mi to powie? Ja nie wiem, co podpaliliśmy ogień i ogień przekazał nam swoją mistyczną wiedzę? Nie przyjmujmy się tym. Pieczołowicie zebrałem informacje na starych księgach oraz opowieści i podań naszych ojców. Sądzę, iż rozumiem już rytuał, w trakcie którego powstają popielne widma. Ogień został zapalony przy użyciu poświęconej świecy, zaś jej płomień pochodzi od wiecznego ognia, który dawno temu stawił samą Andrastę. Wybrany z uczniów pościł i modlił się całymi tygodniami, przyjmując tylko łyk wody dziennie. Gdy uczeń był już gotów, wkładał do ust czarną perłę bez skazy i wchodził w płomienie. W starożytnym Tevinterze przypisywano czarnym perłą magiczną moc i zdolność zatrzymywania po tej stronie zasłony duszy osoby, która trzymają w ustach. W ten sposób uczniowie Andrasty oddali się płomieniom, stali się prochem i piołem, by po wielokroć powstawać w obronie oblubienicy stwórcy. Fragment dziennika ojca Colgrima. I co, on był tutaj pod tym płomieniem, czy nad tym, czy... Nie wiem. What the fuck? Naprawdę bez tego pojęcia po prostu nie mam, co tutaj się podziało, ale coś się podziało i tyle. Co my tu mamy? Znowu okultystów uczników. Morrigan na froncie to nie jest najlepszy pomysł. Weź tam Dumbledore, przejmij agresję wroga. Chociaż Morrigan już tam została wycelowana przez przeciwników. Dobra, 4. W sumie szarża, 1. Ty tam od razu też jakimś tam krytycznym ciosem na przykład. Ty też tam sobie kogoś na pewno znajdziesz. Oj! Uruchomiliśmy pułapki, bo są balisty, tym gorzej. Ale nie ma problemu. Dobra, praktycznie każdy tutaj pszczelik ma już swojego adoratora. Więc jest ok. Pośpiech, aura, no problem. Jeden tam ucieka, ale wy mu na pierwszy paszczek biegnie, to nasza sowita staruszka. Pła, zaszła go od tyłu i mu z pięści kamiennej od boku przywaliła. Widać, że to jest dziarska kobieta. Dziarska, twarda. Taka typowa, zajebista babcia. Kultysta łucznik, proszę bardzo. No i możemy iść dalej. Będziemy chodzić łyny. Oj. Alistair. Tak właśnie coś czułem, że tutaj te miejsce jest zbyt podejrzane. Dobra, walnij mu tam z jakiegoś natarcia. Dumbledore, ady pozdejmuj. Mag. Nie drzwi, mag. Widzimy, widzę, że się nie dogadamy. O. Nagle magicznie celujesz w maga, a nie w drzwi. A Dodge został z tyłu, ta? To niedobrze, bo... Dobra, w sumie mag będzie zdjęty i to się głównie liczy. Teraz Dodge już jest na miejscu. Tam włócznika Dodge szarżą. Dumbledore, masakruj tego maga po prostu, zrób z niego sushi. Morrigan, a stun powinien wejść, bo to jest żółty przeciwnik. A nie, odporny jednak, no to paraliż chociaż powinien wejść. I faktycznie wszedł. Paraliż jest zajebisty w tej grze po prostu. On dużo częściej wchodzi od innych tam ogłuszeń i tym podobnych rzeczy. Uścisk zimna, żeby Dumbledore miał łatwiej. O, tutaj może jakieś przymrożenie bym rzucił, ale nie ma za bardzo sensu. O, ale mogę grozę rzucić. Koszmar na jawie, w sumie nie grozę. Przeciwnicy będą losowo ogłuszani. Mogę już zająć się tym gostkiem. Szkoda, że więzienie mogę mu rzucić, ale mogę na przykład to rzucić. O, sen, proszę bardzo. Nawet zapomniałem, że mam to zaklęcie. Morrigan jest tak chodzącą wieżą ogłuszeń, paraliżów i tym podobnych rzeczy, że... No, powiem tak, póki w teamie mamy Morrigan, to przeciwnik, jeżeli jest go dużo, nie ma z nami żadnych szans, bo możemy go praktycznie cały czas trzymać w jakimś ogłuszeniu, sparaliżowaniu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tu mamy? Żelazny kuferek. Dalthan. A, zwykła broń, myślałem, że jakaś, chociaż jakiś bonus ma. 5. poziom. A tutaj fajne rękawiczki, oprócz do pancerza, poziom 4. No to jest niezłe, bo chyba są średnie zaledwie, a nie jakieś ciężkie. W tym pokoiku jakieś prezenciki są? Nie, jest przejście dalej i z tamtego też jest przejście dalej, co ciekawe. No dobra, wejdźmy na razie tutaj może. Morrigan znowu będzie musiała parę strzałów przyjąć na katę, bo to ona otworzyła drzwi, więc na nią pójdzie główny atak przeciwnika. Bardzo inteligentnie ze swojej strony, Silverku. Dobra, Alistair, tutaj zostań, tylko Dodge'a przepuść. Użyj od razu drwiny. A Dodge tam oczywiście jak zwykle wbitka w kogoś, bo czemu nie, bo kto zabroni. Wszystkie zdolności odpalone. Ja z matów sobie nie ma za bardzo chyba sensu odpalać. Tutaj podać jakieś ogłuszenie, rzuć, żeby nam nie pouciekali za bardzo. Przymruź tam kogoś. A co se, kobieto, będziesz? Jakiś paraliżyk zarzuć. Co se będziesz, kobieto? Sen, proszę bardzo. Po prostu masakrujemy ich, ale... Ojojoj. Może ich masakrujemy, ale jednak jak mag zacznie tłuc mojego maga, to stracimy te nasze piękne efekty kontroli tłumu. Pogryź go tam za karę. Nikt mi nie będzie moich magów w mrożonki zamieniał. Nikt. A przynajmniej nie póki Dodge jest na warcie. Dodge to jest mój pieseł. Z nim się nie zadziera. Dobra, jakiś tam mniejszy balsamik. Nic innego. Przez te walki przechodzimy bez problemu, ale uwierzcie mi, że jedna walka, która będzie wkrótce, będzie ciężka. Jak ktoś tutaj z was przed, powiedzmy, mając poziom 9 czy coś takiego, no to z tą walką mógł mieć naprawdę, naprawdę takie problemy, że nie był po prostu w stanie nic zrobić. Oczywiście zawsze na jakieś balsamy można poużywać, spróbować tymi okładami i tak dalej. Się da tą walkę wykonać, ale wierzcie mi, że nie będzie miło. Jak już do niej dojdzie. O, kolejni panowie. Dzień dobry. A w ogóle mam chyba włączone? Ja nie mam włączone po szansie swobodnie, czy nie mam? Mam, okej. Oj. Dodge poleciał sam. Gdyby to był Dumbledore, to by nie było nic złego, ale Dodge to jednak troszkę słabszy od Dumbledora jest. Dumbledore bije tylko 115 obrażeń krytykiem. I co w sumie nie jest jakąś dużą ilością. Pamiętam, że można chyba spokojnie na 9. poziomie, jak się troszeczkę inaczej umiejętności rozda, walnąć krytyka za 200? Można spokojnie. Tutaj nic. Archon Sarian, magister, który nakazał spalić Andrastę na stosie, by w ostatniej chwili się nad nią ulitować. O, ten gostek? Ciekawostka. Jakiś lag był przez chwilę, nie mam pojęcia w sumie dlaczego, ale... Od tego, że się załączyła kwestia Alistera. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, może plik audio ważył dużo z jedną kwestią i gra musiała doczytać. Gdybym jeszcze nagrywała ten sam dysk, co gram na nim, no to byłoby jedno, ale ja mam do wszystkiego oddzielne dyski, więc nie mam pojęcia, ile ten plik musiał ważyć, że WD Blue wpieprzył. Nie wiem. Pewnie więcej jak 300 mega, rozumiem. Sama tego kwestia dialogowa, tak? Okej. Nie, no ja to w pełni... Ja to rozumiem, ja to szanuję. Dobra. To jakieś papierniaki przyszły, dzień dobry. Dumbledore ma i tak was wyrąbane, on idzie tylko i wyłącznie pomagać. Cios krytyczny, przerwano atak od razu. Alistair tam jakieś obszarówki. Morrigan to nie wiem, gdzieś tam w ciemnościach przez chwilę była. Bo kamerę mi z tekstury waliło. Proszę bardzo, wszyscy pięknie podźgani. Kultyści nie mają szans. Tą stronę się opłacało odwiedzić. Ale wiecie co, to jest jakoś podejrzane, wiecie, tyle kuferków. To jest tyle pierdzielonych kuferków. Nie no, to miejsce jest cholernie podejrzane. Bo po tamtej historii nie było nic, a tutaj praktycznie było nawet mi przeciwników chyba. No to się wyjaśniło, skąd tutaj kuferków się wzięło. Jeżeli dla kogoś to miejsce tutaj... No chyba no, nie pierwszy raz przechodzi, ale dla kogoś to przechodzi pierwszy raz od 3 lat, czy tam 4. Było ono podejrzane. No to jednak... Definitywnie twórcy zwalili sprawę. Dlatego Silverek już za dużo gra, że ten normalny gracz by się nie domyślił, który gra po pół godziny dziennie. A to normalny gracz gra po pół godziny dziennie? Kolejny kuferek i kolejne popiory. O, tym razem już 2 żółte. Ciekawe co będzie jak ostatni otworzę. Prezent. Będzie czerwony pewnie, tak na złość. I prezent. O, dobra, jakieś coś? Tak, jakiś sen na jawie, czy jakiś koszmar na jawie. Chociaż nie wiem, czy on zadziała na popielne upiory. Zadziałał. Okej, więc nie mam nic do gadania. O, w ogóle czemu mam włączone umiejętności? A potem się dziwię, czemu Alistair nie może agro utrzymać. Bufy też się zdjęły, bez powodu. Oj, dobra. Zwycięstwo. I niech zgadnę, teraz tak w prezencie wyskoczy mi czerwony. O, nowy bełt. Tyle, czyli zabiłem tyle tych upiorów tylko po to, żeby zdobyć parę sztuk rodowego bełta, ta? Zawsze o tym marzyłem. Pewnie jest pułapka, więc sobie stanę chwilowo. A tamtych z tyłu każe magą wymordować. Chociaż chyba tam będzie Dodge, czy ktoś inny wbiegnie na pałę. Będzie tam jakiś tam paraliż podrzuć, czy coś. Niechaj tam się nie panoszą. Łapcie prezencik od Silverka. Ojojoj, jak mi smutno. Ale smutno. O, to jakiś inny gostek chyba jest. Już ma ten cały magister zło. Czy jakoś tak on się nazywał. O, znowu lak w tym samym miejscu. Ciekawostka. To chyba jakiś błąd gry po prostu jest. Oho. Czyli nie w tym samym miejscu. W tym samym miejscu po drugiej stronie. Czy nie w tym samym miejscu. Mniejsza. Ktoś powie, kto to jest? Czy to ten sam może typ jest, tylko że inaczej ubrany? A może to jest zupełnie ten sam typ? Nie wiem. Nie przyglądałem się temu aż tak dokładnie. A dobra ludziska, to na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć, hejoza! Jak się spodobało, zostawcie łapkę w górę.